dobry, witamy was w kolejnym Vlogmasie. Zobaczcie, obok tutaj mam wiewiórę zaczepioną. Wita się ze mną na Vlogmasie. Obok druga wiewióra. Tutaj. Jadę z mamą. Tak, ładniejsza zdecydowanie. Nawet masz takie futerko jak wiewiórka. Ale to jest tleniona. No, dokładnie, rozjaśniona. Jesteśmy już w Bielsku. Jak widzieliście na przewidkach, jest po drodze trochę śniegu. W sumie tak w połowie drogi mniej więcej. Normalnie były ośnieżone drzewa. Stał śnieg, tutaj wjechałyśmy teraz do Bielska, już nie ma śniegu. Ale no, mówili w radiu, że niby w pierwszy i drugi dzień świąt ma być śnieg, nie? Także w piątek zapowiadają. No, także zobaczymy. Może będzie. No, ale tak jak mówię, dojechałyśmy do Bielska, mamy 2 minutki do celu, do fryzjera. No i będziemy robić odrosty. Na rondzie drugi zjazd. Mama zaczęła, słuchajcie, używać takiej wcierki do włosów ze skrzypowity na porost szybszy włosów. I mówi, że włosy rosną jak szalone normalnie. Ale bierzesz też te suplementy tak szczerze, regularnie? Tak, codziennie. Z tego Alinesa, tak? Tak, pierwszy raz w życiu. Zamówiłam też mamie takie kapsułki na włosy z Alinesa. Na włosy, no i właśnie mówi, że łyka, i faktycznie albo ta wcierka, albo jedno i drugie sprawiły, że mocno jej te włosy odrosły, także będzie dzisiaj dużo farbowania. Zaczynamy. Mama obok też już czeka. Jesteśmy już razem z Natalią i zadałam wam, wrzuciłam wam na Insta Stories okienko od zadawania pytań. I jest kilka pytań, także na nie odpowiemy. Jak zadbać o włosy blond? No przede wszystkim pielęgnacja to jest, myślę, klucz do sukcesu. Ciężko jest tak tutaj powiedzieć dokładnie, że do włosów blond dobre jest to. Na pewno ja może powiem tak ogólnikowo, czyli odpowiedni szampon. Najlepiej mieć 2 rodzaje szamponów, jakiś nawilżający i na przykład tonujący, żeby tak jak w twoim przypadku jest, czyli po prostu tonujący szampon podtrzymuje nam chłodne bądź ciepłe tonacje, nawilżający ładnie pielęgnuje włos. Dodatkowo na pewno maska jakaś głęboko nawilżająca, odżywcza. Tutaj u nas takim bestsellerem to jest masło oil z Davinesa i seria Hydrates Authentic Beauty Concept. Tak. Nawet polecałam na ostatnim vlogu odżywkę z tej serii. Także myślę, że to jest takie bardzo fajne. Dodatkowo odżywka w sprayu. To właśnie psikamy sobie odżywkę w sprayu na włosy wilgotne przed rozczesywaniem. Potem włosy podsuszamy i dopiero bierzemy się za rozczesywanie. Pamiętajmy też o tym, że przy włosach rozjaśnionych, ale przy każdych innych, przy ciemnych, przy jasnych, przy naturalnych, zawsze powinniśmy wykonywać rozczesywanie na włosach takich podsuszonych bądź suchych. Nigdy nie rozczesujmy włosów na mokro, ponieważ jakby szczotka bardziej pociera o włosy i bardziej włosy mokre są mniej elastyczne. Więc tutaj też niestety powoduje to, że włos się bardziej niszczy i kruszy. No i na pewno dodatkowo oprócz tych 3 podstawowych rzeczy to jest dobra szczotka, czyli szczotka z naturalnym włosiem, najlepiej z dzika, plus na przykład włoski syntetyczne, które jeszcze będą lepiej rozczesywać. No i jakieś olejki, serum. Ciężko tak właśnie mi jest powiedzieć dokładnie ten produkt. Najlepiej zawsze jak ktoś ma tak tego typu pytania, jaki konkretnie produkt, to może po prostu do nas napisać i my wtedy na pewno odpowiemy, albo do ciebie i wtedy przekażemy, wysłać najlepiej zdjęcia swoich włosów. No i dobierzemy odpowiednią pielęgnację spersonalizowaną dla danej osoby. Jasne. To wrzucam wam tutaj Instagram, Studia Vivien, a my lecimy z kolejnym pytaniem. Tutaj mam pytanie, keratynowe prostowanie czy kaszmirowa keratyna? Czy w ogóle ty jesteś za którąś z tych sposobów? Tak, ja jestem jak najbardziej za prostowaniem keratynowym, tylko dobrym prostowaniem keratynowym. Na rynku są różnego rodzaju prostowania keratynowe i często salony niestety kłamią, że mają prostowanie keratynowe, a tak naprawdę jest to trwała prostująca, czyli zabieg chemiczny, który niestety może nam lekko uwrażliwiać włosy, więc za takim czymś absolutnie nie jestem. Nie jestem właśnie typowo za taką prawdziwą keratyną, my akurat pracujemy na dobrej marce, którą ściągamy z zagranicy i wiem, że produkty są godne i warte polecenia. Co do kaszmirowej keratyny, nie mam zdania, ponieważ nie wykonuję takiego zabiegu u siebie w salonie, ale słyszałam pozytywne opinie.
I tutaj miałam jeszcze pytanie odnośnie tego, czy warto jest rozjaśniać włosy jakby na całej długości przy każdej wizycie przy odroście? Oj, nie, absolutnie nie. W sensie, czy rozjaśniamy odrost? Tak, dziewczyna zapytała, tak. Nie, absolutnie nie. Zawsze dekoloryzację wykonujemy jakby na pierwszej wizycie, jeden raz, absolutnie nigdy nie rozjaśniamy włosów całych przy każdej wizycie. Te włosy po prostu odpadną, one tego nie wytrzymają, absolutnie nie można czegoś takiego robić. Mhm. Czyli zawsze rozjaśniamy sobie pierwsze całe włosy, następnie przy kolejnych wizytach rozjaśniamy sobie odrost. Bądź jeśli włosy nie są dostatecznie rozjaśnione, czyli na przykład w przypadku schodzenia z włosów brąz na włosy blond, no to można wykonać oczywiście na drugiej wizycie też całą dekoloryzację. Ale to jak już dojdziemy do takiego wymarzonego efektu, że tak powiem, to wtedy tylko i wyłącznie dekoloryzujemy odrost. Absolutnie nie wolno robić tego... tak powiem, każdym razem. Mhm, jasne. Było jeszcze pytanie odnośnie tego, czy polecasz jakieś lakiery do włosów, które nie niszczą włosów? Tak, profesjonalne lakiery. Bardzo, bardzo fajnymi lakierami są lakiery z marki Authentic Beauty Concept. Są to produkty wegańskie, które się absolutnie nie osadzają na włosach. Nie mamy takiego nadmiaru przestylizowanych włosów i nadmiaru stylizacji na nich. Bardzo fajny jest lakier Memory Net z marki Schwarzkopf Professional. Taki czarny, nie mam go tutaj akurat, żeby pokazać. Co jeszcze? Fajne są lakiery z marki Balmain. Wszystkie profesjonalne. Generalnie te lakiery, które my mamy u siebie na sklepie internetowym, to tak naprawdę są w mojej opinii wszystkie dobre, bo my też nie wrzucamy na sklep internetowy wszystkich produktów, tylko takie, które faktycznie się sprawdzają, więc można sobie tam po prostu zobaczyć. Super. No i też pamiętajmy przy lakierach, jeszcze może dodam, że warto też mieć szampon oczyszczający w domu. Tutaj akurat polecam z marki Authentic Beauty Concept, jest świetny, bo nie jest aż tak mocny. I wtedy sobie raz w miesiącu, bądź nie wiem, raz na dwa tygodnie myjemy takim szamponem oczyszczającym skórę głowy, żeby ładnie oczyścić właśnie te włosy i skórę głowy z nadmiarą stylizacji. To warto o tym pamiętać. Super. Odrost rozjaśniony, zmyłyśmy i teraz nałożyłyśmy farbę już koloryzującą. Robimy taki platynowy, delikatnie szary blondzik. Mama też już na myjce czeka. Zasłania się mama, nie chce się pokazywać. A ja dzisiaj, zobaczcie, mało świątecznie ubrałam dzisiaj fioletowy dresik. Cała na fioletowo. I do tego jeszcze mam tą kurtkę fioletową, wiecie którą? Tą taką delikatnie holo. Taka szarość, prawie niebieskawa. Co wy na to? Chyba za mocno, chyba za bardzo. Jestem gotowa po fryzjerze, kwalowałyśmy je na koniec, piękne, odświeżone, podcięte, skróciłyśmy i możecie dać w komentarzach, czy wam się podoba kolorek. Jest tak naprawdę bardzo podobny jak miałam wcześniej, tylko po prostu z odrostem odświeżony, troszkę chłodniejszy. Nie jestem zadowolona. Właśnie wyszłyśmy od fryzjera, gotowe. Mamy godzinkę za 10:15, jesteśmy mega głodne w ogóle, jesteśmy tylko śniadanie. Także mamy plan teraz jechać coś zjeść. I ja chcę podjechać do Pull&Bear po jedną rzecz, a mama chce podjechać do TK Maxa. I mamy taki problem, że TK Max jest w innej galerii, a Pull&Bear jest w innej galerii, więc musimy chyba skoczyć do dwóch galerii, co? Nie wiem, ile masz czasu, bo jak będziesz mi pokazać, to mówicie, że już mam czas. To nic nie wychodzę. To mam czas. Co ty robisz? Zimno mi jest, Klaudia. Otwieram wafelkę. Jestem głodna. Dobra, no to mama chcesz? Dojada i jedziemy. Dojechałyśmy pod sferę, ale miałyśmy w ogóle mega problem, żeby zaparkować tutaj. No nie? No i tak stoimy tu, gdzie nie trzeba. No, nie wiemy, czy stoimy w dobrym miejscu, ale zmierzamy właśnie szybko coś zjeść. Pewnie coś, wiecie, niezdrowego. Kupujemy tą jedną rzecz, którą potrzebuje z Pull&Bear. No i jedziemy do TK Maxa. Ale gdzie do TK Maxa? W Katowicach czy już do jego starniego? Gdzie wolisz? Chyba nigdzie już. Nie będziesz chciała już? Widzisz, teraz godzina. Zmęczona? Mama zajęta, wpisuje tam ważne wiadomości, także nie odpowiada mi.
udało się, w Pull&Bearze było to, co chciałam. Nie mogę powiedzieć, co to, bo to prezent. A teraz jemy sobie Burger Kinga. To jest taki w sumie jedyny fast food, który lubię. A ty? W Sheratonie jemy. Lubisz czy nie? No, najbardziej lubi Master Burger. Master Hamburger. Nie! Mister. Co nie? Co się śmiejesz? Tata obejrzy i powie, że tak. Tak. Gdy szmaka lubię. Tak? Ja też smaku jedyny chyba burger, który umiem. Się wyjazdu na wczasy. To jedyny chyba, który burger też jem, dobry smak. Smaku. 3 razy do roku. Masz, jedz. Chciałyśmy sobie Whoopera z fryteczkami. Jak Whooper, to będzie jak tata nas zobaczy w aucie, że jemy. No. Także jemy. Whoopera. I mama jednak mówi, że zrezygnowała z Chicken Maxa. Nie chce już jeść, jechać Chicken Maxa. Ja to już zdefiniowałam wieczór z mamusią. Tak, ja jestem za stara, no już nie chcę, także jemy i wracamy do domku. Wróciłam do domu i zamknęłam się tutaj w łazience, bo wróciła mi Kacper, akurat już śpi, wróciłam dość późno, także nie będę go już budzić, może już, wiecie, będzie spał do rana. Ale pokażę wam, co kupiłam z mamą, bo w sklepie nie było za bardzo, jak wiecie, po pierwsze te maski, po drugie te ograniczenia. Na sklepie mogła być jakaś tam liczba osób, więc starałyśmy się szybko zrobić zakupy i wyjść, żeby zwolnić miejsce kolejnym osobom, więc pokażę wam teraz, co upolowałam. Pierwsza rzecz to takich koszyczek złoty z Homely. Był w Homely w cenie 29,99 i stwierdziłam, że będzie pasował mi na ten regał, który mam przy salonie, przy kuchni. Ten czarny regał, na którym są rośliny. Może akurat jakieś tu drobiazgi powrzucam. Także wzięłam go. Myślę, że może mi się przydać, czy nawet na jakieś świeczki, inne pierdółki. Mam też torebeczki i papier. Były w fajnej cenie w Tesco. Także mam papier i kilka różnych rozmiarów torebek. I również w Tesco mama wynalazła, słuchajcie, takie gwiazdki, jak mam te z Pepco na choinkę. Były za niecałe 2 złote, więc wzięłam jedne. Więcej nie potrzebuję, ale te 4 sztuki mogą mi, wiecie, trochę tam dziś dopełnić tę choinkę. Są trochę większe niż te z Pepco. Także też mama właśnie mi je wzięła, stwierdziła, że mogę sobie dorzucić do mojej choinki minimalistycznej. I tutaj już z podłogi powiem wam, że ten dzisiejszy dzień mi po prostu wykończył, serio, wykończył mnie. Z mamą od 7 rano, tak naprawdę jesteśmy w trasie, od 6 na nogach. Ja mało co spałam w nocy, bo bardzo późno położyłam się spać, bo jeszcze miałam do późna jakieś tam rzeczy do zrobienia. Także jest godzina po 22:00. Ja dzisiaj już nie otwieram serio kalendarzy, sorki, ale po prostu nie chcę mi się już tego za bardzo nagrywać. Druga sprawa, Kasper tam śpi, gdzie miałabym je otwierać, także w łazience nie będziemy, wiecie, wyciągać cuksów i tak dalej z kalendarzy. Także zrobię to jutro, po prostu jutro otworzymy sobie 2 okienka. A za dzisiejszy vlog bardzo wam dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobał. No i słuchajcie, zostały ostatnie 2 vlogi do Wigilii. Także kto jeszcze nie widział wszystkich poprzednich, to macie całą playlistę na moim kanale i możecie nadrabiać. I oczywiście zapraszam was też na mój Instagram, Klatex, na relacje, bo tam na pewno w czasie, kiedy nie będę nagrywać vlogmasów, będę nagrywała storki, relacje tam u mnie. Także teraz was pozdrawiam, wysyłam buziaki i do zobaczenia jutro. Pa!